Cześć! Masz wątpliwość, czy Twoja e-faktura jest zgodna z prawem? No, o tym można się łatwo przekonać. Wystarczy znać podstawowe przepisy związane z fakturami elektronicznymi. Przepisy o wystawianiu faktur elektronicznych mówią, że wystawca faktury musi zadbać o autentyczność pochodzenia dokumentu, integralność jego treści, no i czytelność. Innymi słowy, faktura elektroniczna jest zgodna z prawem, gdy spełnia te warunki. Na co one dokładnie oznaczają? Autentyczność rozumiana jest jako pewność co do tożsamości wystawiającego, a integralność treści to z kolei pewność, że dane na dokumencie nie zostały zmienione. Z kolei czytelność, no tego chyba już nie muszę tłumaczyć. Zgodność e-faktur z prawem można zapewnić przez tzw. kontrole biznesowe. To wewnętrzna procedura fakturowania, która pozwala prześledzić transakcje od zamówienia przez płatność, po wystawienie i przechowywanie faktury. Format pliku z e-fakturą może być dowolny, pod warunkiem, że spełnia te trzy wymienione cechy. Z powodzeniem może być to oczywiście plik PDF. No a czy nabywca musi zgodzić się na otrzymywanie takich e-faktur? No ogólnie tak, tego typu dokumenty wymagają akceptacji nabywcy. Ważne jednak, że ta akceptacja może być wyrażona w dowolny sposób. Na przykład e-mailowo, ustnie, no albo po prostu przez opłacenie e-faktury. Wtedy można założyć, że akceptacja została wyrażona. A jak najlepiej wystawić e-faktury? No, do tego można wykorzystać dedykowany program, choćby infakt.pl. W infakcie e-fakturę stworzysz dosłownie w parę chwil. Wystarczy, że wypełnisz prosty formularz, a program wygeneruje dla Ciebie czytelny, no i zgodny z prawem plik PDF. Możesz go od razu wysłać do klienta e-mailem, bez opuszczania infaktu. Najlepiej będzie, jeżeli sam przekonasz się, jak to dokładnie działa. Zakładając darmowe konto na infakt.pl już teraz, będziesz mógł wystawiać do 3 faktur w miesiącu zupełnie za darmo.